Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy Ty wierzysz w Syna Człowieczego? Któż to jest, Panie, aby w Niego wierzył? Jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. Księże proboszczu, Piotrze, umiłowani bracia i siostry w Chrystusie Panu. Pan Bóg w swej wszechmocy, dzięki Bożej obaczności, swojej dobroci, dzięki miłości wchodzi w nasze życie, w nasze ludzkie życie. Naturalnym gestem powinności człowieka względem wszechmocy i dobroci Bożej jest wdzięczność i cześć. Gdyby szukać oznak wiary prawdziwej, gdybyśmy chcieli odnaleźć znak żywotności naszej wiary, to niewątpliwie wdzięczność Bogu i cześć dla Pana Boga byłyby znakami potwierdzającymi to w pełni. Tylko od inwencji człowieka zależy, w jaki sposób chce wyrazić wdzięczność Bogu i jak okazać Bogu cześć. Słowem, gestem, ofiarą. Czym dysponuje, a co wydaje się być godne Boga, choćby to miało być post, modlitwa czy jałmużna. A Bóg raduje się każdym szczerym ludzkim gestem wdzięczności i czci, byleby naszym zewnętrznym wyrzeczeniom, zewnętrznym gestom towarzyszyła prawdziwa odnowa ducha. My się przyzwyczailiśmy do tego słowa odnowa ducha, odnowa duchowa. Ale co tak faktycznie to znaczy? Jakie treści poruszają wnętrzem człowieka, że czuje się odnowiony, że czuje, że dokonuje się odnowa ducha? To jest uczucie, kiedy człowiek stoi przed Bogiem i czuje się dowartościowany samym Bogiem. A przed Bogiem człowiek czuje się dowartościowany wtedy, kiedy odkrywa, że jest bardziej człowiekiem. I to odkrywamy, stojąc przed Bogiem. Moi drodzy, za pośrednictwem Kościoła, Jego posłannictwa, Pan Bóg wchodzi w nasze życie bardzo konkretnie, posługą słowa i posługą sakramentu. Chrystus w słowie, Chrystus w sakramentach oświeca ciemności mroku spowodowane przez grzech. To w świetle Bożego Słowa, w świetle sakramentów świętych odkrywamy, że grzech nie należy do natury człowieka. Grzech jest tym, co się przytrafia człowiekowi. Dlatego nie wolno i nie możemy bezkarnie grzeszyć. To trzeba powtarzać każdemu pokoleniu, że jesteśmy grzeszni, ale to wcale nie oznacza, że musimy w sposób bezkarny popełniać grzech. Chrystus przywraca wzrok ociemnianym przez zło. I w świetle Bożego Słowa, w świetle sakramentów świętych odkrywamy całą ohydę zła i całe jego niebezpieczeństwo dla człowieka. Chrystus zdziera zasłonę życia spowitego mrokami śmierci. To w świetle Słowa Bożego, w świetle sakramentów świętych odkrywamy prawdziwy wymiar życia, prawdziwą perspektywę życia, jak powie Jan Paweł II, prawdziwy projekt życia. Dlatego
daje dzisiaj świadectwo apostołów. Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Oto jak bardzo dowartościował Bóg każdego z nas. A od was? Od was zależy i wiele, i niewiele. Postępujcie jak dzieci światłości. Co to znaczy? Nie pomieszajcie światłości z ciemnością. Nie pomieszajcie grzechu z miłością. Nie pomieszajcie łajdactwa z kochaniem. Niewidoma siostra Czapska przekonywała swoich niewidomych podopiecznych w Laskach, że nie ten jest ślepy, kto traci wzrok, ale prawdziwie ślepym jest ten, kto traci sens życia. Niewidomy nie jest nieszczęśliwy, że wzrok utraci, ale jest wówczas nieszczęśliwy, kiedy utraci sens życia. Powiedzielibyśmy od takie gadanie. Ale jeśli to mówi ktoś, kto sam jest niewidomy i mówi do dzieci, które są niewidome, to już to nie jest zwykłe gadanie. Jeżeli dzisiaj spotyka się ludzi, którzy jeszcze nie wierzą w Boga, a są ochrzczeni, to dlatego, że są przekonani, że nie mają za co Bogu dziękować. Bo wszystko, co posiadają, albo przyszło jakoś samo przez się, albo posiadają to, co posiadają, zawdzięczają tylko i wyłącznie sobie. Zatem po co Bóg? Takie bielmo samowystarczalności człowieka można z jego oczu zedrzeć, jeśli jest człowiekiem dobrej woli, takim pytaniem, które, używając dzisiejszego obrazu z Ewangelii, który staje się błotem na oczach niewidomego. Co masz, czegoś byś nie otrzymał? I trzeba najpierw sobie uświadomić, że wszystko, co mam, otrzymałem. Ale trzeba się obmyć w łasce Bożej, żeby odkryć jeszcze więcej, że wszystko, co mam, Bogu zawdzięczam. Jakże nie dziękować Bogu za to, co mam? Moi drodzy, Pan Bóg szczególnie w okresie Wielkiego Postu uświadamia nam, jak bardzo ludzie dzisiaj tracą sens życia. Ci ludzie tracą sens życia, kiedy zaciemnia się przed nimi możliwość poznania prawdy. To właśnie dlatego tak dużo do nas mówią, abyśmy nie zakosztowali głodu prawdy. Ojciec Święty Franciszek powiedział niedawno, że tam, gdzie nie ma głodu prawdy, tam żadne słowo do człowieka nie dociera. Wtedy każde mówienie jest próżnym gadaniem. Dzisiaj wielu ludzi traci sens życia, kiedy sobie pozwolą choćby na chwilę odwrócić swój wzrok od Pana Boga, tak jak pierwsi rodzice. Otworzyły się im oczy i zobaczyli, że są nadzy, że są oszukani, że zostali zepsuci. Ludzie tracą sens życia, kiedy przestają widzieć swój grzech. To jest bodajże chyba w naszym pokoleniu największa bieda. Ludzie nie chcą słyszeć nazywania grzechu po imieniu. A są nawet obszary, których nawet nie chce się w ogóle słuchać o grzechu. Przyzwyczaili się ludzie do ciemności. I raczej dzisiaj chcą w Kościele słyszeć, co już grzechem nie jest, aniżeli usłyszeć grzech po imieniu nazwany. To z tego powodu się
obrażają. Z tego powodu przestają chodzić do kościoła, z tego powodu mówią, że oni mają swoją prywatną drogę do Boga, a Kościół jest im niepotrzebny. Ludzie tracą sens życia, kiedy nie widzą dla siebie przebaczenia, kiedy nie widzą dla siebie możliwości naprawienia skutków zła czy grzechu. I chodzą, wielu ludzi chodzi w naszym pokoleniu z mentalnością Kaina, który, kiedy zabił brata, Pan Bóg uświadomił mu, jak straszny los go spotkał, jak znalazł się w tragicznej sytuacji. I wtedy Kain zrozpaczony mówi, to co? Teraz każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić. I wtedy Bóg mówi, o nie, nawet najcięższy grzesznik posiada w sobie godność człowieka, której nie wolno naruszyć. Nawet najcięższego grzesznika życie jest święte, bo jest nietykalne i nie wolno nim poniewierać. Tylko póki żyje, niech się nawróci, niech zwróci swoje oblicze ku Panu Bogu. Moi drodzy, Pan Bóg szczególnie w okresie Wielkiego Postu wchodzi w nasze życie kościelną posługą sakramentu pokuty i pojednania. Dlatego klękam przed spowiednikiem, by w sakramencie pokuty stanąć w prawdzie, podźwignąć się i wyprostować. Posługą spowiedzi kapłan w imieniu samego Chrystusa niejako przeciera moje oblicze popaprane grzechem. Nakłada ewangeliczne błoto na moje oczy surowym pouczeniem czy ostrzeżeniem, po to, bym w łasce przebaczenia przemył oczy i odkrył prawdę o sobie. A co odkrywam? Że człowiekiem jestem, że jestem dzieckiem Bożym, jestem kimś, jestem bardziej człowiekiem, im bliżej jestem Pana Boga. Jak dobrze, że w Panu Bogu dla mnie grzesznika nic nie jest stracone. Jak dobrze, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, który nawet potrafi zwykłych zjadaczy chleba w aniołów przemienić. To jest trud przemiany, nawrócenia, wprowadzenia na powrót na drogę zbawienia, na powrót prowadzenia człowieka na drogę ku niebu. Boże, przywróć mi radość Twojego zbawienia. Panie, wzmocnij mnie duchem ofiary. Panie, utwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Niech czas wykolejny będzie czasem, kiedy Chrystus swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem zdejmie bielmo z naszych oczu. A jest jeszcze coś ważniejszego, aby samym sobą nas ubogacił, samym sobą jako Zbawicielem nas dowartościował.